chciałbym jak najserdeczniej podziękować wszystkim, którzy trudzą się dookoła przygotowania wiernych do dzieła zawierzenia Matce Bożej swojego życia. To jest bardzo piękna idea, która w tych 33 dniach przygotowania według Ludwika Grignon de Montfort przynosi bardzo dobre owoce. Właściwie to nie tylko przykład Ojca Świętego Jana Pawła II, który bardzo mocno żył tą duchowością zawierzenia Maryi, ale i przykład księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, innych biskupów i kapłanów, a także wiernych świeckich, którzy potwierdzają tę bardzo pożyteczną, duchową część tego całego przedsięwzięcia. Więc chciałbym podziękować najpierw tym, którzy propagują to dzieło zawierzenia, a następnie także zachęcać w jak największą ilość wiernych do tego, żeby szukali pomocy u Maryi.